Okazuje się, że inscenizacja Jesienna Nostalgia to nie pierwszy występ mieszkańców Domu Pomocy Społecznej ze Skrzynna w Wielmińskiej Bibliotece Powiatowej. Współpraca układa się znakomicie. Nie jest to pierwszy występ, ponieważ występują już drugi raz. W zeszłym roku występowali z okazji Święta Niepodległości. Natomiast są stałymi bywalcami biblioteki, ponieważ często uczestniczą w różnych imprezach, które biblioteka organizuje, czy to spotkaniach autorskich, czy wernisażach. Wśród mieszkańców Domu Pomocy Społecznej jest wiele osób, wielu artystów, którzy i malują, i piszą wiersze, i lubią literaturę, dlatego tutaj bardzo chętnie nas odwiedzają i uczestniczą w życiu biblioteki. Muzyczno-poetycka inscenizacja oczarowała publiczność. W jesiennej scenerii i odpowiednio dobranych strojach mieszkańcy DPS-u zaprezentowali znane i lubiane od lat wiersze i piosenki związane z jesienią. Bez ciebie jesień dogoni mnie, bez ciebie marzeń otuczy się, bez ciebie pasjans nie wyjdzie. Pochmurne dni. Bez ciebie na chwilę nie wylecą, bez ciebie nic nie będzie wyszło. Bez ciebie na zawsze schowam się na serca. Cały ten tutaj nasz dzisiaj przedstawiony recital prezentowaliśmy w Dąbrowie Górniczej na Międzynarodowym Festiwalu Twórczości Osób Niepełnosprawnych. Więc trzeba się było do tego naprawdę solidnie przygotować. Konkurencja była bardzo duża. Na konkursie w Dąbrowie Górniczej mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej ze Skrzynna z inscenizacją Jesienna Nostalgia zajęli 4. miejsce. To dla nich spory sukces, zwłaszcza że pokonali 15 zespołów z całej Polski. Mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej są osoby z zaburzeniami psychicznymi. I tutaj wśród tych osób praca dla nas, terapeutów, jest naprawdę bardzo ważną pracą, którą wykonujemy, dlatego że polega ona na tym, żeby zająć wolny czas mieszkańcowi, a równocześnie dać mu możliwość rozwijania swoich talentów. Cygańska jesień ruszy z tobą świat, cygańska jesień rozkoły się wóz, wygasłe ognie znów rozpieci wiatr i koła wzbiją burz. Zająka święta ścignie w danym gdzieś, cygańska wróżba spełni się równie, tylko drogi, tylko drogi kres, nie zbliży nigdy się. Bez okrągłu, bez zaręcze gwiazd, bez prześwitu mógł, pożegnaj miejsca, które w tym Domu Pomocy Społecznej w Skrzynnie przede wszystkim bardzo dużo biorę udział w terapii. A ponieważ najbardziej kocham muzykę i śpiewanie, więc najwięcej w tych wszystkich występach, w tych wszystkich naszych przedstawieniach biorę udział w śpiewaniu. No, oczywiście recytuję też, czasem wcielam w jakąś postać, jestem jakąś królewną albo macochą w kopciuszku. Bardzo lubię to i bardzo dużo mi to zajmuje czasu i bardzo się cieszę z tego po prostu. No, życie bez terapii byłoby nudne. Nie byłoby po prostu na czym spędzić tego dnia, a terapia, mamy próby, mamy wyjazdów, bardzo dużo jeździmy do Łodzi na występy, byliśmy w Dąbrowie Górniczej, na festiwalu międzynarodowym. Zajęcia są ciekawe i dużo się dzieje. Bardzo ciekawe zajęcia, bardzo dużo się dzieje. I naprawdę to mobilizuje do takiego weselszego życia. Swoimi wrażeniami z obejrzanego występu podzielił się również starosta wieluński Andrzej Stępień. Jest to naprawdę, droga młodzieży, lekcja wspaniałego wychowania obywatelskiego. Myślę, że wszyscy jesteśmy tutaj poruszeni z jednej strony wartością artystyczną przedstawionego programu, ale również treścią, która została w tym programie zawarta. Bardzo dziękuję Państwu profesorom, którzy zadbali o to, żeby młodzież naszych placówek miała możliwość
właśnie zderzenia, spotkania się z osobami, które są w naszym domu pomocy społecznej w Skrzynie. Na obszerną relację z tego wydarzenia zapraszamy do Kulturalnej TV-ki.